Cześć, ja jestem Anjon i zamierzam dzisiaj z Wami spędzić czas na live arenie. Zobaczymy, co nam się uda dzisiaj osiągnąć. Ja jestem w Gold 2, w dolnej części Gold 2. I chociaż na moim koncie nie ma zbyt wielu meta -czempionów, to ostatnio nawet nieźle się bawię na arenie i zdarzają się walki, które są naprawdę wyrównane. Czasem szala zwycięstwa przechyli się na moją stronę, czasem na przeciwnika. Zobaczymy jak to będzie dzisiaj. Mozolnie pnę się do góry, ale najbardziej zależy mi, szczerze mówiąc, na tym, żeby się dobrze bawić na arenie. Mój pierwszy przeciwnik ma znacznie więcej punktów, jest na granicy Gold 2 i Gold 1. Ja zacznę niestandardowo od San Wukonga. Pozwolę mu wybrać Armanza. Nie wiem, co wy sądzicie na temat informacji, że Plarium nie zamierza dawać mu nerfa. Okej, okay, przeciwnik ma Narcesa, więc ponieważ moim podstawowym supportem jest Ankora, muszę ją zabezpieczyć. On ma Sifi. Myślę, że myślę, że spróbujemy w tą stronę. Jeśli wybierze teraz Rotosa, będzie miał kłopot, a jeśli nie wybierze, to ja wybiorę Rotosa jako mojego nukera. Drugiego Newkera, bo San Wukong również u mnie jest nukerem. Ok, Georgit plus Mariczka. Georgit przebije się przez stąski New To będzie kłopot. Myślę, że Mariczkę powinniśmy tutaj mm, zabezpieczyć się przed nią za pomocą Lidi. No ale teraz pytanie: czy wybrać Rotosa? Ale przeciwnik nie wybrał ciągle Armanza. Jeśli wybiorę Armanza, zostanę z Sun Wukongiem jako jedynym moim nukerem. Jeśli przeciwnik go zbanuje, no ale nie sądzę, bo Armans będzie na pewno y, głównym czempionem do banowania. Zobaczmy w ten sposób. Nie wygląda to dobrze, jeśli chodzi o pierwszą walkę. No zobaczymy. Nie wiem kogo zbanować. Na razie mam ochotę zbanować Narsesa. ale Georgit tu będzie robił kłopot. Mamy okej okay, arbiterkę. Przydałby się teraz Stormin. Dobra. Ja banuję Narsesa. Będzie jest chyba najgroźniejszy tutaj. No ale Georgit też jest groźny. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Obawiam się, że ta pierwsza walka może być przegrana, ale zobaczymy. Jeszcze pytanie: jak szybka jest jego arbiterka? No, na pewno szybsza od e, mojego San Wukonga. Mamy mnóstwo buffów na przeciwniku. No i pytanie tylko: jak mocno uderzy Georgit? Niezbyt mocno. To akurat miłe. No, zobaczymy. Zobaczymy. W takim razie wygląda to całkiem nieźle. I teraz dzięki temu, że zbanowałem Narsesa mogę używać tarczy. Yy, natomiast nie ma sensu rzucać Decrease Defense i Weekend. W tej chwili przeciwnik yy ma wszędzie, ma Block debuffs. Więc użyjemy A1. Czekamy na sam Wukonga, żeby mu te buffy zdjąć. No i zobaczymy, co się uda zdjąć. Całkiem nieźle. Jakby tak jeszcze udało się zabić Georgida, no ale nie można mieć wszystkiego. Zobaczymy. Sifi jest nieźle tutaj szachowana przez udk ja nic nie zrobi. Ach, no tak. Georgid, Georgi Georgid. Dobrze, że w wstanie, a, a Lidię podniesiemy. I teraz powinno się udać yy, zrobić nuke na Sanu Kongu A2. No, Georgit ma Unkillable. Czy my się w jakiś sposób możemy pozbyć tego Ankilibul? To jest dobre pytanie i chyba, chyba nie. Ale nie ma block debuffs, więc wrzucimy przynajmniej mmm, decrease defense weekend. Unkillable samo spadnie, ok, tylko, że Jorjit zabije Sanukonga, więc musimy poczekać jeszcze, aż Sanukong wstanie. W międzyczasie będzie klęs? Nie, nie będzie. Ten jego George chyba nie jest zbyt dobrze zbudowany, szczerze powiedziawszy. No dobra, rzućmy sobie może Block Buffs. No, wszystko jedno na arbiterkę. I teraz... o, o niestety ma zbyt duży resistance. Moja Lidia nie jest zbudowana pod arenę. Ale jest tutaj ze względu na Mariczkę, oczywiście. Dobrze, nie udało się nikomu z zmniejszyć cooldownu. I zdaje się, że po arbiterce powinien być Sunukong, ale jeszcze pewności nie mam. Nie, jednak George znowu zabije Sanukonga. A nie, dobra, a jednak. Ech, ole. No dobra, to jednak miałem nadzieję, ale Sanukong tylko raz cokolwiek zrobił w tej bitwie i zdaje się, że już nic więcej nie zrobi. No ale wiecie, nadzieja jest, ale Ale nie teraz. Teraz, a George już wykończy Ankorę i. No jeśli Sanukong doszedłby do swojej tury. Drugi raz, no to mogłoby to wyglądać inaczej, no ale niestety pierwsze koty zapłoty. Natomiast sama walka była dość ciekawa. Przewaga przeciwnika nie była tutaj jakaś taka wgniatająca mnie w podłogę. No ale zdecydowanie dobrze, miał szybki ten team. Był przede wszystkim te duże speedy sprawiły, że to nie miałem wiele do powiedzenia. Szkoda, że nie miałem Tormina. Ale tą arbiterkę wrzucił na samym końcu. No, i zobaczmy, kogo teraz wybierze przeciwnik. Dość długo się zastanawia. Prawdopodobnie jest AFK. No tak, Armans, czyli typowo. Ja również typowo, jeśli chodzi o moje konto, czyli mój główny support i San Wukong, który też jest podstawą w moich teamach. Jak widzicie, ten wybór czempionów u mnie, których mógłbym użyć na arenie, tych zbudowanych, bo jest jeszcze kilku, których można by było tutaj dołożyć, ale tych zbudowanych nie jest tak wiele, nie jest tak duży wybór, ale mimo wszystko mamy, no ja mam przynajmniej całkiem niezły fan. Mamy lockout i mamy arbiterkę, no to zrobimy tak, Mikage plus Tormin. Nawet jeśli będzie lockout, wtedy Mikaga przełączy się na swoją drugą formę. No a Tormin, no, Tormin będzie głównym kandydatem do zbanowania tutaj, jak znam życie. I teraz kwestia, jeszcze tylko kogo wybiorę jako drugiego Nikera tutaj. Znowu Georgit i Hefrak. No dobra, ja wybiorę Supreme Kale'a. Mój Supreme Kale jest w tą skinie. No, i no tutaj nie mam wyjścia. Pierwsza zasada Life Arena Zbanuj Armanza. Aczkolwiek tutaj mam Ankora w tą skinie, Lady Mikage w tą skinie, Supreme Kale też w tą skinie. No mogłem się pokusić i zostawić tego Armanza, a wyrzucić um, lockout mu Warlorda. No, ale dobra. Tak, zobaczmy kogo zbanuje przeciwnik. O! No to powiem Wam, że to raczej był błąd z jego strony, zbanowanie Sanu Konga. Tutaj Tormin byłby dla mnie głównym kandydatem i to takim pewniakiem bym powiedział do zbanowania. No zobaczymy, zobaczymy. Zdaje, no przeciwnik pewnie wie co robi, więc... Zobaczmy, ilu zamrożę. No dobrze, George zamrożony, to jest fajnie. Jeszcze niuk hefraka tutaj mnie będzie czekał, ale nie. No tak, hefrak jest w tą skinie, więc zdecydowanie nie uda mi się go zastanować, ale dlatego lubię Lady Mikage, ona jest świetna naprawdę. No dobra, i zobaczmy. Zobaczmy, jak mocno bije ten hefrak. Mój Supreme Kale oczywiście na A1 nie bije zbyt mocno. Jego głównym niukiem jest A3, aczkolwiek najwięcej damage'u zadaje A2 właśnie dzięki Little dos dzięki mm, temu Blessing'owi. No dobrze, spróbujmy zdjąć tego Stone Skin'a. 50 na 50, udało się, super. No to jeszcze aktor Tormin kogoś zamrozi. No nieźle i przy okazji Jorjit padł. Dobra. No i tak, nie mogę podnieść teraz Lady Mikage, więc wszystko jedno co zrobię. Jeszcze nie mam moich głównych skilli, aczkolwiek Warlord może tego na no nie wytrzymał. Jednak to, to A1 ma bardzo niskie mnożniki, więc tutaj nie ma, nie ma cudów. Jakby tak troszkę podkręcili damage na A1 Supreme Kayla, bym był bardzo zadowolony. Teraz niefortunnie mamy blok debuffs, ale nie na wszystko. Ach, okej. Okay. No dobrze. To musiało się tak stać. No, lecimy dalej. Lecimy dalej. Na razie 0 do 2. Ta live arena nie przebiega po mojej myśli. Chociaż same walki no są ciekawe. Są ciekawe. Ten poziom live areny Gold 2 tutaj nie ma zbyt wielu takich kosmicznych kont z empowermentem plus 4 jakichś meta championów, Więc ludzie używają no tro, trochę dziwnych czasami kombinacji, ale przez to jest ciekawie. To jest dokładnie, dokładnie poziom, na jakim ja jestem. Podejrzewam, że kiedy już doczłapię się do Gold Areny trzeciej, tam już nie będzie tak różowo. No i teraz mamy Bug, którego Plarium twierdzi, że nie umie powtórzyć, ale po każdych trzech przegranych z rzędu na Leif mamy ten błąd, że nie możemy znaleźć przeciwnika. Dzisiaj przegrałem dwie, ale widocznie wczoraj też zakończyłem przegraną. W związku z tym trzecie, trzecie losowanie z rzędu zawsze trwa minutę. Okej, okay, przeciwnik. Już jest wylosowany, zaczynamy. Ja, no dobrze, no to teraz ja zacznę standardowo od Armanza. Częściej jednak zaczynam od San Wukonga, no ale zobaczymy, jak to pójdzie tym razem, jeśli zacznę od Armanza. Przynajmniej wiem, kogo przeciwnik zbanuje. W ponad 77 chyba przypadkach jest banowany Armanz, kiedy został wybrany. No dobrze, czyli tak, Rotosa już nie wybiorę i San Wukonga też nie będę miał, niestety więc zostaje nam na pewno wezmę mojego supporta i może jako nukera wezmę ragasza, ale to jeszcze nie teraz, teraz wezmę teraz wezmę tormina wprawdzie nie wiem czy będzie chciał mieć tutaj szybki team przeciwnik ale jeśli tak Wtedy będzie miał zagwozdkę, kogo zbanować no Okej, okay, mamy Nekreta i Hefraka, który będzie przez niego chroniony. No dobra, wezmę tego Raga chociaż przeciwnik nie ma Block Debuffs, jak na razie przynajmniej. To spróbujemy jednak go podtruć Supreme Kale'em. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawy jestem, kogo ostatniego wybierze. I kogo zbanować? Ten Nekret mnie kusi, wtedy jego team... Okej, okay, mamy jeszcze... Ciekawe, bo nie ma w ogóle supporta. Jego team nie wygląda na zbyt szybki. Dobra, zbanuję Sanu Konga, żeby ruszyć się na pewno przed nim. No i zobaczymy, co wtedy, co wtedy się wydarzy. Ile z tą skinów będzie? To jest kluczowe pytanie. I ile z nich uda mi się zdjąć? To jest drugie kluczowe pytanie. No nie wiem. Zobaczmy. I tylko Judik... A, nie, dobra. A ok. No tak, tak. Wszyscy wstą w nie. Dobra. To ja sobie może w ten sposób postąpię, czyli skrócę jego bafę, a przynajmniej spróbuję. No, to się nie udało, więc musimy, musimy przetrzymać sobie tutaj jedną turę na pewno. E, mamy blok... No nic, na razie, na razie nie będę żadnego tutaj skillu jego używał, bo musimy poczekać, aż spadnie ten stąskin, żeby, e, żeby coś zrobić. Tylko pytanie, czy przetrzymamy do czasu, aż spadnie Stoneskin. Na razie nie wygląda to tak źle. Ma dużą wiarę w swojego nakreta przeciwnik. No dobra, moglibyśmy zdjąć jakieś buffy teraz, tylko z kogo? Może spróbowałbym z Loriusa, nie z Hefraka. Lorius nie, nie chce mu tutaj ryzykować, że zdejmę Stonskin, zabiorę mu HP i wtedy będzie mocniej uderzał. No dobra, no i teraz przekonamy się, czy dożyje do drugiej tury. Co Hefrag zrobi. Okej, okay, okej, okay, nie wygląda to źle. No dobra, no dobra. To może być mój czas. Sprawdźmy, ilu się uda zastanować. Okej, okay, mamy wszystkich, których można było zastanować. Leorius, jeśli ma dużo HP, no nie bije tak jakoś mocno. No chociaż tormina prawie załatwił. Dobra. No, to co? Na Loriusa tylko nie uda się wrzucić poisonów, ale reszta jest zastanowana i poisony. Także przeciwnicy zaraz zaczną padać. Już zaczęli. Teraz przydałoby się zdjąć z Loriusa ten blok debuffs. No, coś tu, coś tu nie wygląda źle. No dobra, teraz będę ryzykował ten mocniejszy hit Loriusa. Chyba, że uda się go zamrozić. Ach, niestety się nie udało, ale uda się go zastanować. Nie udało się. Oho. Dobra, przygotujmy się na mocny hit w takim razie. Tu na to nic nie poradzę w tym momencie. Muszę oberwać. Dobra, ktoś przeżył. Ktoś przeżył, jest nieźle. staniemy Lady Mikage, moja Lady Mikage. Potrafił uderzyć i przeciwnik chyba to wyczuł i zrezygnował. No, ciekawe, ciekawy team, trzech nukerów rzeczywiście, e, znaczy dwóch nukerów i nekret, i udk do, w, do wsparcia. No, nieortodoksyjny. Tak jak wam mówiłem, ten Gold 2 jest. Hmm, jest dziwny, ale bardzo ciekawy z tego względu. No mi się podobają te walki tutaj. Ci przeciwnicy, których losuję mi są wyżej w rankingu, aczkolwiek tutaj konto nie jest jeszcze wymaksowane, więc być może nie będzie miał tak dobrego sprzętu, jak mógłby mieć na swoich czempionach. Zobaczymy, że mogę mieć tutaj nieco przewagę. Starałem się tych czempionów, których używam na arenie, rzeczywiście mieć nieźle zbudowanych. Dobra, Mitrala i Ronda. Mm, no dobra, zastanowię się, kogo wybrać. Mm, czy również Supreme Kayla? Ale również Roto schodzi mi po głowie w tej chwili. Mm -hmm, mamy Ankilibu tutaj zapewne mm, na kardinalce. I będziemy mieć, będziemy ryzykować pewnie w Stonskinie Mortu. Mm, dobra, to ja chyba tak samo jak poprzednio wezmę. Mm, wezmę jednak Supreme Kayla. Ale kogo zbanować? No tutaj Ronda będzie blokować pasywy, ale przez Stonskin tutaj się nie przebije. No dobra. No najgroźniej tutaj wygląda dla mnie San Wukong. No i zobaczymy. No i zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. To wygląda nieźle. Boję się, że coś przeoczyłem. Spróbujemy pozbyć się tych stą skinów przede wszystkim, których jest trzy. I spróbujemy. A chociaż, wiecie co, może by tak pozbyć się Rondy. Nie, pozbądźmy się z tą skinów. Przynajmniej spróbujmy, jest 50 na 50. No dobrze, jeden spadł. Ronda też dostała weekend. Ok. I tak, mamy lockout, zobaczmy. Spróbujmy tutaj powalczyć. Dobra, Poisony trafią na Mortu. To powinno na prawie załatwić sprawę. Zabrakło niewiele. Mój Supreme Kale ma tylko 3-gwiazdkowy Blessing. Kiedy dostanie 5 gwiazdek, wtedy... Oj, wtedy będzie fajnie. No i ta kardynalka. Hmm. Tu by trzeba było zestanować, ale, ale to będzie stan tylko na mortu, więc powinienem go zabić. Tak jak mówiłem, moja Mikage jest zbudowana tak, żeby zadawać jakiś damage. Być może pamiętacie odcinek, w którym ją Wam pokazywałem. No dobra, przeczekajmy. Przeczekajmy ten stone skin, choć Chociaż moglibyśmy spróbować pozdejmować te buffy z niego, ale nie. Dobrze zbudowana kardynalka. No dobra, to zmniejszmy chociaż rezystans. O ile się w ogóle udała Mitrali? Udało się. Spróbujmy ją uśpić. Również się udało. Mikaga jest naprawdę bardzo wszechstronna. Ok, wstali i teraz będą bić. Wytrzymałem rondę. Ach, prawie ten kontratak zabił mortu. Szkoda, że do tego nie doszło. No i teraz pytanie: czy ma swój ukryty skill? Nie miał. Uff. No dobra, to teraz już padnie za chwileczkę. Mortu po raz kolejny. Walka z nim to zawsze jak stąpanie po cienkim lodzie. Ok, zastanowałem wszystkich, których nie zabiłem, to dobra wiadomość. Mój Tormin zadaje trochę damage'u, nie jest może hiper dobrze zbudowany, ale potrafi uderzyć, jak widzieliście. No i przy okazji ten prowok tutaj jest bardzo dobrą informacją. A teraz myślę, że przełączmy się na podstawową formę Mikage i wydłużmy czas trwania buffów, ale to w zasadzie nie będzie miało dużego znaczenia ponieważ Supreme Kale załatwi sprawę. No, podobają mi się te walki. Podobają mi się te walki. Czasem wygram, czasem przegram. Na razie jest 2-2, jeśli dobrze liczę. Sprawdźmy, jak pójdzie za trzecim razem. Mniej więcej, najczęściej, mniej więcej kończę właśnie z takim stosunkiem pół na pół, ewentualnie z lekkim na plus, y jeśli chodzi o Stosunek przegranych do zwycięstw. Zobaczmy. No dobra, no to teraz zacznę po mojemu, czyli nie armandzem. Przeciwnik jest, jeśli chodzi o punkty, na moim poziomie. No dobra, leci dość typową ostatnio metą, czyli chce się ruszyć szybko. Także najprawdopodobniej Tormin zostanie u mnie zbanowany. Ankora jest w tą skinie, San Wukong w stanie. Więc przydałoby się jeszcze dwóch czempionów w Tonskinie. Teraz chciałbym wybrać Judy i Rotosa, ale zobaczymy co zrobi przeciwnik. Na razie długo się zastanawiam. Początek miał dość szybki, typowy bym powiedział. No i pytanie, jak dobrze ma zbudowanych? Tak, teraz zdecydowanie nie chcę wybierać Supreme Kale'a. No Staltus, w momencie kiedy dostałby poizony, przetransferowałby je z powrotem na Supreme Kale'a. To znaczy, Supreme Kale by ich nie dostał, bo jest w stąd ale jednak jest to dość dobra kontra na niego, więc zrobię to, o czym mówiłem, czyli UDK plus ROTOS. No i przekonamy się. Przekonamy się, jak to wyjdzie. Ostatni jego czempion. Ja oczywiście nie mam nad czym się zastanawiać, jeśli chodzi o banowanie jego czempionów. To będzie Armans. Krelox, polski klan. Także pozdrawiam, jeśli przez przypadek ogląda ktoś z tego, z tego klanu tą walkę. Ciekawy jestem, jak ona wyjdzie. O, piękny, piękny tutaj Cupidus plus 3 gratulacje. No i lecimy, tak no, przeciwnik nie miał wątpliwości. Bo zbanowanie tormina było oczywiste. W tamtej walce, w której Tormin nie został zbanowany, tam przeciwnik był pewny siebie, no i wygrał, ale, ale tutaj zdecydowanie Tormin mógłby namieszać w szykach tego teamu. Zobaczymy. Czy uda mi się coś tutaj zdziałać przeciwko temu potężnie bijącemu Kipidusowi. No dobra, poczekajmy, aż Sam Wukong wstanie. On zawsze wstaje, no prawie zawsze. Dlatego nie lubię walczyć przeciwko takim czempionom jak Foley, czy innym, czy innym, którzy robią block revive. Dobra, no to lecimy. Zaczniemy budować sobie Max HP. Na Rotosie. Mam nadzieję, że zdążę. A przy okazji niszczyć jego Max HP. Daches już trochę oberwała. Na razie wygląda to dobrze. Poczekajmy na San Wukonga. Dobra. I zobaczmy, komu uda się i co zdjąć. No ok. Ok. Prawie dobrze. Tak połowiczny sukces bym powiedział. Ech, ten Cupidus teraz. Nie wiem, ile on ma AOE. Tam to jedno ma na cooldownie. A co teraz zrobi? Nie, dobra, teraz miał pojedynczy hit tylko. Nie znam jego skili. Kiedyś mi się udało go wylosować na jakimś referalowym koncie, na, na którym nie gram. Muszę się mu przyjrzeć, ale rzadko się go widuje teraz na arenie. No ale jakbym miał plus 3 Cupidusa, też bym go pewnie używał. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co teraz San Wukong zrobi, kiedy dojdzie do jego tury. Na razie. A, ok, Marotos. No to co, to zaczynamy zabijać na śmierć. Myślę, że pożegnamy się z panem Kepidusem. I powinno się udać pożegnać również z panią. Udało się. Mogłem zaryzykować A1, bo ono mogłoby. Mm, mógłbym wrócić wtedy do tury Rotosa z jakąś tą niewielką szansą, ale jednak. Czasem Rotos, jak wpadnie w szał, to co chwilę wraca do swojej tury po tym A1. Być może by to się sprawiło. Zwróćcie uwagę, jak bardzo zniszczone HP ma przeciwnik już. Na mojej ankorze mam 5 gwiazdek. I blessing, właśnie, który niszczy HP po, przy rewajwie. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy uda się dotrwać do San Wukonga. O, mam tutaj jeszcze aoi z Ono może pomóc z tymi firami. Zobaczymy, czy RNG będzie po mojej stronie. Teraz San Wukong? Jeszcze nie, ale dobra darczyzna. Teraz San Wukong. No to lecimy. Mogę uderzyć tylko dachez, więc nie mam się nad czym zastanawiać. Ma mało HP. Myślę, że to nadprogramowe damage powinien tutaj wyczyścić planszę. Lecimy. Pyk, pyk. Tak jest. Bardzo lubię San Wukonga. Mówiłem, być może to już dzisiaj. Jeśli nie, to bardzo lubię San Wukonga. No dobra. 3-2. I bardzo przyjemna sesja. Kontynuujemy kolejne 5 walk. Zobaczymy, kogo tym razem dostaniemy. Przeciwnik też na granicy gold 2 i gold 3. No dobra, San Wukong i pozwolę mu wybrać Armanza. Zobaczymy, co przygotuje. Ok, speed meta. Dobra, czyli również nie będzie miał raczej wątpliwości, kogo zbanować. No a ja się zastanowię, czy wybrać Lady Mikage plus Supreme Kayla, czy wybrać Judikeja plus Rotosa. Na razie więcej opcji nie mam. Rezerwowo powiedzmy jest Ragaż, czasem pojawia się Lidia. Ok, nie muszę się zastanawiać, czy wybrać Rotosa, natomiast mam ochotę wybrać Judikeja, tylko tak. Jeśli wybiorę Judikeja mm, i na przykład Lady Mikage, zostanę wtedy tylko z jednym. New Kerem. Dobra, zrobimy tak. Wybiorę tego Judy Keya i nie Lady Mikage, tylko może. No, mam ochotę niestandardowo dość wybrać. Zrobimy eksperyment. Przegram to przegram. Słuchajcie. Genbo. Genbo, epiki na arenie, na live arenie, Gold 2, zapewne rzadko widzicie. Ja też rzadko wybieram. O, trąda. No dobra, to. Hmm. Tak, to prawdopodobnie nie był dobry pomysł w takim razie z mojej strony. No ale dobra, trzeba się bawić. Zobaczymy, e, czy, do, czy dożyję w ogóle do, do swojej tury. Aha, nie, nie zbanował Tormina, nie zauważyłem, zbanował UDK'a. To bardzo ciekawe, niestety nikt nie został zamrożony. Ach, no to jest, to jest bardzo niefortunne. Dobra, e, oberwaliśmy. To było w planie, jakby co? Okej, okay, Rotos, no Genbo nie pożyje, Rotos go wykończy. Jednak, no tak, zgadzam się z przeciwnikiem, zbanowanie UDK'a było lepszym pomysłem. No ale trochę tutaj RNG nie po mojej stronie było. Nikt nie został zamrożony. No to jest, to jest zawsze ryzyko. A, a UDK był pewnym punktem tej drużyny. Więc zgadzam się z przeciwnikiem, że jego ban bardziej mnie zabolał. No i zobaczymy co ten Rotos teraz zrobi. Obawiam się, że zakończy tą grę Rotos. A, Ancora wytrzymała. Jest dobrze zbudowana, tak. Jestem z niej bardzo zadowolony. No to teraz pytanie, czy dojdzie do tury Ikea, czy Tronda tutaj posprząta planszę. Nie posprząta, ale jeszcze Rotos po drodze. No dobra, GG. Okej. Okay. Gradki dla przeciwnika. 3-3 i lecimy dalej. No, nie zobaczyliście Genbo zbyt długo na arenie, co potrafi. On byłby ciekawy, jeśli doszłoby do jego ataku a2 wtedy nie tylko mocno by uderzył, ale też skróciłby czas trwania buffów przeciwnika no ale żeby doszło do tego ataku musiałby przeżyć, czyli potrzebowałbym UDK'a bardzo dobrze tutaj przeciwnik wybrał no dobra, to teraz zacznę od Armandza dla odmiany i zobaczymy znowu przeciwnik znacznie wyżej w rankingu niż ja. Tak jak mówiłem, dość mozolne jest to zdobywanie punktów, zwłaszcza przy takim stosunku pół na pół mniej więcej wygranych do przegranych. Ale nie jest to dla mnie jakoś mega ważne, żeby się mocno piąć. Gram głównie dla zabawy, sprawia mi to Friday ostatnio. Tak, mniej więcej od czasu, kiedy pojawił się Armans. Co ciekawe, on podniósł tutaj przyjemność, jaką mam z walki w Gold 2. Ja sobie zdaję sprawę, że w Gold 3 czy, czy w Gold 4 to wygląda zupełnie inaczej, ale tak jak mówię, wcześniej niekoniecznie miałem tak dużo przyjemności z tego, z tego grania. Tutaj nie mam Lady Mikage. Supreme Kale potrzebuje jej do tego, żeby dobrze działać. Aczkolwiek, aczkolwiek, San Wukong też mu pomoże. No, nie wiem. Nie, myślę, że pójdziemy w tą stronę. Pójdziemy w stronę Rotosa tym razem. No co ciekawe, nikt nie wybrał San Wukonga. Znaczy, prawdopodobnie nikt, bo przeciwnik jeszcze wybiera. Nie wiem, kogo zbanować w takim wypadku. Tutaj chyba Harima będzie główną kandydatką. Ma pięciogwiazdkowy blessing. Tak, myślę, że myślę, że spróbujemy zbanować harimę i zobaczymy, co się wydarzy. Tak, Armans. No także mam, mam tormina. Jeśli RNG będzie po mojej stronie, no to ta walka może wyglądać dobrze. Aczkolwiek. Jak Candy uderzy, to pewnie nie będzie z czego zbierać. No, ale z trzeciej strony mamy Stonskiny. Rotos ma pasyw. Tormin też ma pasyw, więc wstanie po, po śmierci. No dobra, nie mamy jakiego... Nie, nie zdjął, nie skrócił żadnego Stonskina. Ok, możemy zacząć zabijać na śmierć. Myślę, że na pierwszy ogień spróbujemy zabić Arbiterkę, co się udało. I teraz no teraz Lady Mikage raczej przeżyje, więc spróbujemy Riho. Też przeżyje. No to było do przewidzenia, no ale zobaczymy, co się uda teraz zrobić. Najpierw zabezpieczymy się trochę przed... O, mamy jeszcze taką opcję. To spróbujmy dobić tą Riho. Na, ach, tu zabrakło braku bo muszę poprawić build mojego tormina. Ale udało się zdjąć buffy przynajmniej. Więc coś, coś zdziałał, ale przydałoby mu się więcej defense, on jest defensywnym nukerem i trochę więcej pewnie crit damage. Dobra, Rotos przeżył, więc jest nieźle. Dobijamy Richo. Jest, wrócił do swojej tury. Na to liczyłem, szczerze mówiąc. Pożegnajmy się z panem. Nie, wytrzymał. A to łachudra. No dobra, czekamy. I czekamy, co zrobi Mikage. Dziwne, że jest jeszcze w tej formie. Szczerze mówiąc, przeciwnik chyba zapomniał o tym, że może mnie zastanować, z czego się cieszę, ale może niedawno zbudował Lady Mikage, albo wie coś, o czym ja nie wiem. No, nie wiem, ja bym już dawno się przełączył do drugiej formy i zestanował przeciwnika. No, mam nadzieję, że nie był. Ach, tak, zbyt głośno to powiedziałem i usłyszał przeciwnik. No, niestety. Także jesteśmy teraz. Mamy kłopoty. O, ujmę to w taki oględny sposób. No, zobaczmy. O! To miła niespodzianka, znaczy miła dla mnie. Przeciwnik się zapewne nie cieszy z tego tak bardzo jak ja. Dobra. Oj, szkoda, że Rotos nie przeżył, ale wygląda to dobrze. No to tak, to teraz myślę, że wygrana już jest tylko kwestią czasu. I także kolejne zwycięstwo na moim koncie. Trochę wcześniej powinien przeciwnik przełączyć się z Lady Mikagę i zastanować mój team. Być może wtedy, wtedy by to się potoczyło inaczej. No, zrobił błąd, co się zdarza. Rzeczywiście sam nie raz popełniam błędy na Leifarinie. Czasem nie ma no, te, tego czasu, niby jest tyle na zastanowienie ile trzeba, ale czasem coś nas rozprasza i nie możemy się w pełni skupić. Albo jakiś misklik się trafi. No ale dobrze, mamy. A nie zauważyłem to, to. Ten przeciwnik jest z klastra mojego, także pogratuluję mu później po, po zakończeniu tego nagrania dobrej walki. Tinki Winki. już spotykałem się z nim wcześniej. Nawet chyba pokonał mnie. Tak, oprócz przyjemności, jaką mi sprawia granie ostatnio na Life arenie, Gram też po to, żeby te skrzynki tutaj otwierać. Trochę schodzi z tym, nie jest tego zbyt wiele. No ale zawsze, zawsze coś. Te, te Primale, kilka Primali, które wpadają dodatkowe. No to jest wartość, wartość dodana. No zobaczymy, co dalej. Tym razem nie powinno być baga, ponieważ mam serię zwycięstw, nie porażek. I jest przeciwnik. Hallucinations Clan. Kentucky. Może Amerykanin. No dobrze, to zacznijmy od Sanu Konga. W ostatniej walce go nie było, ani po jednej, ani po drugiej stronie. Takie sytuacje nie są zbyt częste. Na tym poziomie areny, zapewne kiedy ludzie mają Więcej mitycznych czempionów i meta czempionów to San Wukong już nie jest tak oczywistym wyborem. Ale tu, gdzie się znajduje, to jest najczęściej chyba obok Armanza wybieranym, wybieranym czempionem. Mamy Ramantu, mamy Lazariusa. Hmm, no musimy tak, musimy stąski. Potrzebujemy Lady Mikage. Potrzebujemy Lady Mikage. Hmm, no i chyba... No nie, nie będę tutaj robił takich jakichś dziwnych rzeczy. Chyba spróbujemy... Spróbujemy w dość standardowy sposób, jeśli o mnie chodzi. Chyba jakbym tak się zastanowił, to tak... Och, właśnie. Tego pana nie lubię. Tego pana nie lubię, bo mój San nie przeżyje jego niuka. No to będzie chyba pierwszy raz, kiedy nie zbanuję. Nie pamiętam, czy Lazarius też nie ma block revive'a. No, no dobra, dużo z tą skinów mamy. Ryzy ryzykuję, ale obawiam się, że tutaj moja dobra passa właśnie się skończyła. I tym razem, tym razem nie będę w stanie nic zrobić. No, ale za ryzyko... No, zobaczmy, zobaczmy. Może to jest. Może to jest ten moment, kiedy. To, że Armans jest u przeciwnika. Nie będzie. E... Nie przechyli szali zwycięstwa na jego stronę. Dużo stąd skinów. San... Ankora przejęła stan e... Sanukonga. Ludzie nie doceniają pasywu Ankory, ale szczerze powiedziawszy, to jest on. Chyba główną jej zaletą to, że zabiera te debuffy do kontroli przeciwnika z waszego nukera, takiego, który ma najmocni, największy crit damage. I teraz właśnie bardzo się to przydało, bo SamuKong, który nie jest w tą skinie, dostał stana, ale zabrało go Ankora, która jest w tą skinie, więc to rezystowała. No ale tak, Ankora już leży, więc teraz jedyna nadzieja w moim CC. I sprawdźmy, czy wejdzie stan na wszystkich. Jest. To, jest. to jest bardzo dobra wiadomość. Ale to jest gorsza wiadomość. Tym razem owca działa przeciwko mnie. Dobra, no to jest, to jest przegrana. Tutaj pozwolę przeciwnikowi mnie zabić. Chociaż równie dobrze mógłbym w tym momencie wyjść z walki i efekt byłby taki sam. A chociaż wiecie co? Jakby tak uśpić Armanza to może uda się jeszcze wrócić do tury San Wukonga. A mój, ach, ale mamy no, na cooldown, nie wrzucił nam na cooldown. Niedobrze, no ale dobra, ale Armans może teraz przez przypadek paść, niestety. No cóż, nie udało się, weak hit. Zaryzykowałem. Nie udało się. RNG było nie po mojej stronie, no ale oddajmy to przeciwnikowi. Ma bardzo dobry team. Tutaj nie tylko RNG jest przewagą przeciwnika. RNG mogłoby pozwolić mi ewentualnie nawiązać z nim jakąś w miarę równorzędną walkę, ale jego team zdecydowanie jest lepszy. I tutaj nie ma. Nie ma co do tego wątpliwości. Zobaczmy, co ten Armans teraz wymyśli. Miał wszystkie skill na i nie? To bardzo ciekawe. No, Ten Ramantu. Ramantu. Ja nie mam jeszcze swojego Ramantu. Jestem dość daleko, ale też nie spieszę się jakoś do niego. Chyba bardziej bym chyba wolał zrobić Mariusa przed Ramantu. No, obydwa, obydwie te ścieżki misji jakoś tam robię w miarę, w miarę wolnego czasu. Tak i to już końcówka, ale może, może jeszcze sam w wstanie. Wiecie taka nadzieja. Wiemy, czy ją jest matką, ale może Anusz. Mm, albo i nie. Shusen. I Ramantu chyba zakończy tą nierówną. Nie, nie zakończył. No, Armans, co tam ten Armans? Teraz na miejscu przeciwnika nie zużywałbym jego stanu, ale jednak przeciwnik to zrobił. No dobra, Lazarius. Koniec tej nierównej walki. To było jak zabieranie cukierka dziecku. Tak to mniej więcej wyglądało. Zostały jeszcze dwie walki. No tak, tak. Tutaj mogłem być może nawiązać jakąś mm, walkę, ale, ale RNG nie pozwoliło mi na to. Także Body Sław. Zobaczmy. No, San Wukong, San Wukong. Kolejny przeciwnik zupełnie na granicy Gold 2 i Gold 3. Zobaczymy. Mamy Warlorda, Lockout. Dwóch kandydatów do bana od razu, tak? O! Ciekawe bomby będą. Gniszak. Bomby, bomby. Co my możemy poradzić na bomby? Hmm... Nie pamiętam, czy i Street ma Clance. Nie zbudowałem jeszcze swojej, dopiero ją teraz przywołałem. Może by tak... Może by tak pójść w tą stronę. Rotos nawet na swoim A1 bije całkiem przyzwoicie mocno. Więc jak będzie zablokowaną, miał resztą skile jeszcze ronda, Och no to będzie... To będzie nieciekawe. Pytanie, czy ruszymy się pierwsi? To jest kluczowe pytanie. Mój San Wukong nie jest jakoś przesadnie szybki. Lady Mikage ma chyba 281 spida, To też nie jest jakoś bardzo dużo. No tak, jego e Street jest szybsza, więc teraz przyspieszy całą resztę. Ale jest Tormin w drużynie i zamroził całą trójkę. GG, że tak powiem. <laughs> Dokładnie. E, tak, no, powiedzcie, czy to nie jest zabawne? No, naprawdę znaczy zabawne. No, w sensie przyjemny. No, wiadomo, czasem przegrywamy, czasem wygrywamy, ale fajnie jest, kiedy rzeczywiście taktyka jak, w jakiś sposób działa. No zdaję sobie sprawę, że w tej taktyce było też sporo RNG. To, że zamroziłem wszystkich trzech, po prostu zdołowało przeciwnika tak bardzo, że chyba teraz będzie musiał odbyć jakąś sesję terapeutyczną. Natomiast, no, ale dziękuję, Budysław, za, za, za tą grę. Jest jak jest, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Zobaczmy, dobra, no we, wezmę jeszcze raz, ostatnia walka. Wezmę e, Króla Małpiego. O, mamy Tarasa. Ojej, jeszcze z Polimorfem na sześciu gwiazdkach. No dobra, to zrobimy tak. Spróbuję tutaj pójść w stronę Supreme Kayla. Chciałbym też wziąć tormina najprawdopodobniej, ale zobaczymy, kogo przeciwnik wybierze. No i potem pytanie też, kogo zbanuje. Podrzuciłbym tego tormina, nawet bym podrzucił tak jako przynętę, właśnie do zbanowania. Jeszcze Zikfront. A, no nie, no to potrzebuję UDK-a w takim wypadku. No muszę go mieć, ale teraz UDK zostanie zbanowane. E, Okej, okay. Rotos ma pasję w Tustonskin, Tustonskin, Sanukong w stanie, już i tak nie mam wyjścia. Dobra, no chyba, chyba ostatnią, w, w, ostatnia walka nie będzie po mojej myśli. No, ale spróbujmy, spróbujmy. No tutaj. No, e, następny herbatnik. No dobra. Myślę, że. O! Ankora. To ciekawe. Już miałem pogodzić się z porażką, ale ten ban Ankory, wbrew pozorom, może zadziałać na moją korzyść. No przede wszystkim UDK y, jest w grze, więc Zinkfrunt będzie. No, nieco zneutralizowany. A to jego niuka chyba bałbym się najbardziej. Nie pamiętam, co ten Androk robi, chyba tak się nazywa. Zaraz się o tym przekonam. No, wygląda nieziemsko to, to na pewno. No, ma jakieś ojojki tam. Przedaż ja wiem, ja wiem, czy to tak źle wygląda dla mnie. Aż, jak ja lubię tą Lady Mikagę. Jeszcze, żeby wszystkich zastanowała, byłoby lepiej. No dobra, teraz tak. Pytanie za 100 punktów. Czy będzie wiki, czy nie? Nie było, ale nie udało się go zabić. Natomiast udało się go zowcować. To nieźle, to nieźle. No Tak połowiczny, ale jednak sukces. Teraz będziemy mieć Rotosa, no i chyba trzeba, trzeba spróbować zabić Daczes, no. no spróbujmy, Na no Affinity jest dobre. Tak, Daczes must go, niestety zabrakło, bardzo dobrze zbudowana Daczes, albo mój Rotos nie, nie tak dobrze zbudowany jakbym chciał. Na pewno muszę poprawić jego build. jest dobrze zbudowany, ale tak takie mocne 7,5 na 10 bym go ocenił w tym momencie. Myślę, że docelowo go w secie Merciless wrzucę. Teraz ma chyba albo little albo Savage czyli też no dobra. i teraz tak. przydałoby się myślę, że uśpić zik i spróbujmy zabić daczes. Jest. No to teraz spróbujmy jeszcze sprowokować tarasa. No to już się nie udało. A no jeszcze owca, no tak, sześć gwiazdek. Aj, zapomniałem o tym, że on ma sześciogwiazdkowy polimorf na sobie. Tak, no cóż. Za błędy trzeba płacić, niestety. No ale to może nie był jeszcze błąd, który przesądzi o wyniku tej walki. Ten, ten mityczny czempion Androk, tak? Chyba nie, nie powala mnie, nie wiem jak was. Patrząc po przebiegu tej walki, chyba nie byłbym mocno ucieszony, jeśli to byłby mój pierwszy wylosowany z szardów mityczny czempion. No ale może... Może ma jakieś ukryte zalety, ale nie pokazuje ich w tej walce. Trzyma je na później. No i ten teraz tak zabił Sanukonga, ale dobra. E, ok, Siegfrund, Czy to będzie pożegnanie z Zigfruntem? Tak. Bardzo dobra wiadomość. E, tak, dobra, już nie będę usypiał tarasa. Wiem, wiem że, że z czym to się będzie wiązało. Więc spróbujemy uśpić Androsa. Chyba. Nie pamiętam nazwy, no mam nadzieję, że nie, nie powtarzam cały czas błędnie jego, jego imienia. Jeśli, jeśli tak, to przepraszam, poprawcie mnie w komentarzach. O, o, no tak, tak, przeciwnik, przeciwnik uznał, że z takim geniuszem taktycznym tutaj nie ma szans wprawdzie miał lepszych czempionów, ale, ale to jak rozegrałem tą walkę, myślę. Pod, pod, przybiło go psychicznie i sam zrezygnował. Także to było wszystko tutaj, co dzisiaj miałem do rozegrania na Life Arena. Nie zużywam dżemów, żeby sobie dokupić e, dodatkowe tokeny, nie jest to dla mnie priorytet, natomiast bawiłem się dobrze. Mam e, raz, dwa, trzy, cztery porażki, czyli sześć zwycięstw, cztery porażki. Pozdrawiam wszystkich przeciwników. Myślę, że było to Fajne, ja się dobrze bawiłem, nie wiem jak wy, podzielcie się tym ze mną w komentarzach i na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Dzięki, cześć.